Ptaszki mają swoje gniazda, lisy chroni ciemny bór. Dziki zwierz przebywa w lasach, w jarach i na szczytach gór. Tylko Jezus nie miał domu, chociaż Panem ziemi był. Nie miał gdzie, by głowę skłonił, skromnie i w ubóstwie żył. Żyjąc tu na grzesznej ziemi, smał modlitwy w niebo tam. Stwórca nieba i Pan świata pokrzepienia szukał sam. W trudzie spędził życie znojne, leczył chorych, słabych, mdłych. Wszędzie wszystkim był dostępny, zmieniał serca ludzi złych. Czemuż często się żalimy, że niejasne drogi są? Zaufajmy Jezusowi, a On da nam łaskę swą.